Mamy takie zadanie. Oblicz. I mamy tu różnego rodzaju przykłady. Zacznę od tego, że przedstawiłam tu, jak wykonywać znaki w danych zadaniach i tak umownie oznaczyłam plusem liczbę dodatnią, a minusem liczbę ujemną, natomiast razy oznacza mnożenie. A więc jeśli będziemy mieć dwie dodatnie liczby, będziemy mnożyć, to wynik wyjdzie liczbą dodatnią. Jeśli natomiast będziemy mieć dwie liczby ujemne i również będziemy mnożyć, wyjdzie również dodatnią. Czyli jeśli są takie same znaki, znak wyjdzie plus. Natomiast jeśli są przeciwne, czyli jedna jest dodatnia, druga jest ujemna, znak wyjdzie ujemny i odwrotnie, jeśli ujemna mnożona przez dodatnią, znak wyjdzie ujemny. A więc popatrzmy tu. Mamy mnożenie dwóch liczb ujemnych, a więc te znaki mówią, jeśli dwie liczby ujemne mnożysz, wynik wyjdzie plus. Umownie wpiszę tu plus, chociaż nie piszemy plusa, sami dobrze o tym wiecie. 3 razy 4, 12. Wpisuję tylko po to, żebyście wiedzieli, że ja uzgodniłam ten znak. Minus razy minus ponownie daje mi plus, a więc 4 razy 3 znów 12. To nieważne, że te liczby zmieniły swoją kolejność. Na razie były identyczne. No, plus razy plus 2 razy 7 wiadomym jest, że jest to 14. Z tym na pewno nikt nie ma problemu. No i przechodzimy do kolejnego przykładu, w którym mamy minus razy ukryty plus, bo liczba, która nie ma znaku, wiadomym jest, że ma plus. A więc minus razy plus zawsze jest minus, popatrzmy zawsze tu. Jeśli nie wiecie, to musicie się tego nauczyć. I 4 razy 3, 12. Kolejny przykład. 4 razy minus 3, a więc mam plus razy minus, czyli to jest ten przypadek. Plus razy minus. Plus razy minus daje mi minus, czyli ustaliłam znak, że to będzie minus. Ile? 12. No to przejdźmy do kolejnego przykładu. W kolejnym przykładzie popatrzcie, co się wydarzyło. Tu były kropeczki przy nawiasach, natomiast tutaj kropeczki nie ma. Nawet jeśli tej kropeczki nie ma, to i tak jest mnożenie, bo jeśli liczba stoi przed nawiasem, to tam ukryte jest zawsze mnożenie, które możecie sobie tu dopisać w postaci kropeczki i teraz wykonać mnożenie, czyli 5 razy minus 7. Dodatnia razy ujemna daje mi minus, 5 razy 7 po prostu 35. Znów nie ma kropeczki, ale zawsze jeśli liczba stoi przed nawiasem bez żadnego znaku, to wy od razu wiecie, że tam jest mnożenie. Minus razy minus daje nam plus, tak? Bo dwa te same znaki w mnożeniu tak nam właśnie dadzą. I 2 razy 8, 16. Oczywiście znajomość tabliczki mnożenia obowiązkowa. No i tutaj co się dzieje? Tutaj mamy taki przykład, w którym nie wiadomo nic. Po pierwsze, nie ma kropeczki, którą sobie zaraz dostawimy i nie ma też żadnej liczby. No więc jak to wykonać? Więc taki przykład wykonujemy w ten sposób. Mogę powiedzieć, jeden taboret albo taboret, jeden stół albo stół, tak? Mogę powiedzieć, jedna szklanka albo szklanka, czyli zawsze, jeśli nie ma liczby, mogę tu wstawić jedynkę. Czyli ten przykład mógłby wyglądać w ten sposób. Minus jeden, bo to jest to, razy nawias minus pięć. Zobaczcie, że nic się nie zmieniło, oprócz tego, że dodałam kropeczkę i tę jedynkę. A minus razy minus daje nam plus, a 1 razy 5 daje nam 5. W związku z tym jest to taki wynik. Znów nie ma kropeczki, ale my już wiemy, że jak kropeczki nie ma, to w niczym to nie przeszkadza nam. My już umiemy takie przykłady liczyć. Plus razy minus daje nam minus. 6 razy 2, 12. Minus razy minus natomiast daje nam plus, a 6 razy 2, 12. I kolejny przykład, minus razy plus, tak? Bo tutaj ukryty jest plus, czyli mamy minus 12. Minus 5 razy minus 4, minus razy minus, tu przypominamy sobie zasady, to jest plus, a 5 razy 4, 20. I znów, nie ma kropeczki, ten przykład może wyglądać w ten sposób. 5 razy minus 4, to jest ten sam przykład, 5 razy minus 4. Czyli plus 5 razy minus 4. Plus razy minus, przeciwne znaki dają nam minus. 5 razy 4, 20.
Następny przykład. Mam znowu minus razy plus. Minus razy plus, czyli minus. 5 razy 4, 20. Minus 7 razy 8. Minus razy plus daje nam minus. 7 razy 8, 56. Tak jak mówiłam, tabliczka mnożenia bardzo potrzebna znajomość tu. Minus 7 razy minus 8 daje nam plus, bo minus razy minus daje nam plus, a więc tu wychodzi 56. 7 razy, pamiętamy, że tu jest kropeczka, 7 razy minus 8, czyli plus razy minus daje nam minus i 56. Popatrzcie, że one się nie zmieniają, te wyniki, jeśli chodzi o liczbę. A więc czy ten minus stoi tu, czy tu, nie było różnicy, natomiast zmieniał się znak. Albo był minus, albo był plus, a więc widzicie, że jeśli pomylicie się w znaku, no to wtedy mamy problem, bo wychodzi zupełnie inny wynik niż ten, który być powinien. No i teraz mamy sytuację taką. Mamy minus, plus, plus. Ja to sobie zapiszę. Minus razy plus i razy jeszcze plus. No i co się wydarzy? Najpierw ustalę sobie znaki, bo tak będzie łatwiej. Minus razy plus, no to my już wiemy, że daje nam minus, tu popatrzcie. Czyli jakby z tych dwóch znaków wychodzi nam minus, tak? Ale jeszcze minus razy plus, no to znowu wychodzi minus, czyli to po prostu będzie liczba ujemna. 4 razy 2, 8 razy 5, 40. No to przejdźmy dalej. Mamy plus razy minus i razy plus. No i tak, plus razy minus daje nam minus, a z tego jak wychodzi, bo z tych dwóch, tak, wychodzi nam minus. No i teraz minus razy plus daje nam dalej minus, czyli mamy minus 4 razy 2, 8 razy 5, 40. No i znowu to samo. Mam 4 razy 2, czyli 8, razy minus 5, czyli mam plus razy minus. Plus razy minus daje mi minus 40, czyli tu było plus razy plus i razy minus. A więc z tych dwóch wyszedł plus, z tego minus, plus razy minus dało nam minus. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. A więc kolejny tutaj mamy. Znów znaki pozmieniały swoją kolejność. To nie ma różnicy w przypadku mnożenia. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak to policzyć, jeśli chodzi o znaki. Plus razy minus daje nam minus. I jeszcze razy jeden minus, czyli minus razy minus daje nam plus. A więc tu wychodzi plus 40. Napisałam, żebyście wiedzieli, że ustaliłam znak. No i teraz mam tak. Minus razy minus razy minus. Minus razy minus daje plus. A plus razy minus daje nam minus. Trzy ujemne znaki dają nam minus. Minus 40. Za chwilę o tym powiem. Minus razy minus daje mi plus i razy plus. A więc na pewno mamy plus 40. Celowo wpisuję ten znak plus, choć pamiętacie, że nie musicie w ogóle go pisać. Minus razy plus i razy minus. Minus razy plus to minus, a minus razy minus daje nam plus. Czyli w konsekwencji otrzymujemy plus 40. No i tutaj jest tak. Nie ma tego mnożenia, ale to możecie zawsze sobie zapisać. Pamiętacie? Minus 1 razy minus 4 razy minus 2 i razy minus 5. To wszystko wolno sobie dopisać. I teraz minus razy minus daje nam plus. Plus razy minus daje minus. A minus razy minus daje plus. Czyli na końcu będzie plus znowu 40, bo te liczby się nam nie zmieniły. Zasada jest też taka, że jeśli macie same plusy, to na pewno wynik w mnożeniu wyjdzie dodatni. Jeśli macie same minusy, to musicie policzyć ich ilość. Jeśli będą dwa, to wyjdzie nam plus. Jeśli będą trzy, to wyjdzie minus. Jeśli będą cztery, plus. Jeśli pięć, minus. Jeśli sześć, plus. Jeśli siedem, minus. Czyli jeśli parzysta liczba, to będzie nam wychodziła dodatnia. Popatrzcie, dwa plusy, plus. Dwa plusy, plus. Przepraszam, minusy, plus. Raz, dwa, trzy, cztery minusy, plus. 3 minusy, raz, dwa, trzy minusy, minus. Czyli przy nieparzystej liczbie minusów wychodzi nam minus, a przy parzystej liczbie minusów wychodzi nam plus. Tak należy wykonywać tego typu zadania. Dziękuję bardzo.